Rozkład tygodniowy na tydzień grudnia od 13 grudnia do 19 grudnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Zobaczmy, co mówią karty Tarota, co jest ważne, jakie wskazówki są istotne na następny grudniowy tydzień. Witam oczywiście standardowo wszystkich moich widzów, subskrybentów, nowych słuchaczy, którzy znaleźli na YouTubie mój kanał lub na Facebooku. Zapraszam Was oczywiście wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Zostańcie ze mną na dłużej. Jeśli naciśniesz subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, to dostaniesz od YouTuba powiadomienia o moich codziennych premierach i o wróżbach kolektywnych na różne tematy. Zapraszam serdecznie do nowych subskrypcji. Proszę również o Wasze komentarze i o lajki. Jeśli potrzebujesz wróżby prywatnej, osobistej, indywidualnej, która będzie na pewno dokładniejsza i skoncentruje się tylko na Tobie, na Twoim problemie, zapraszam Państwa do kontaktu ze mną poprzez mój adres e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim wideo i również w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Oczywiście wróżby indywidualne są dokładne, ponieważ bazują na Twojej dacie urodzenia, na Twoich zdjęciach i na Twoich konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam. Teraz, kochani, przyjrzyjmy się, co w następnym tygodniu. Poniedziałek, 13 grudnia. Karta sześciu mieczy. Sześć mieczy, kochani, to jakieś odejście. Jakieś zakończenie, zmiana, wszystko zostawić za sobą należy i należy szukać coś nowego, otworzyć się na nowe jakieś sprawy, projekty, pomysły, zostawić za sobą, widzicie, odpływa, odjeżdża, zabiera wszystkich, zabiera wszystko, odpływa. Zostawiamy za sobą swoje stare balasty, sprawy, które nas obciążały. Wyruszamy w podróż szukać nowe, zupełnie nowe sprawy, nowe projekty, nowe pomysły. To jest motto tej karty. Szóstka mieczy mówi również o odejściu intelektualnym, mentalnym od czegoś. Na przykład, jeśli męczyła Was ostatnia relacja, ostatni partner, zostawcie to, przetnijcie. Sześć mieczy mówią o ucięciu, przecięciu, zostawieniu spraw, blokadzie. Zostawcie te stare sprawy, odetnijcie to i poszukujcie tej odważnie, śmiało nowych ludzi, nowych kontaktów, nowe osoby, nowe znajomości. Także weźcie tak jakby sprawy w swoje ręce i szukajcie coś nowego. Otwórzcie się na nowe. Będzie spokojniej i w spokoju tym zacznijcie właśnie szukać coś zupełnie nowego. Otwórzcie się też na nowe doświadczenia, nowe znajomości i pożegnajcie właśnie definitywnie to stare. I to wydarzy się w poniedziałek. Zmiana. Również podróż jest mottem tej karty. Widzicie, tutaj płynie statkiem cała rodzina lub parę osób. Ta karta mówi również o wyruszeniu w drogę. Może być to symboliczne wyruszenie w drogę, to znaczy wyruszenie w kierunku nowych spraw, nowych pomysłów, zaczęcie nowych różnych spraw.
I tutaj również ta karta mówi o podróży. Jeśli macie w zamiarze podróży, to proszę, w poniedziałek zdecydujcie się tutaj na jakąś podróż. Też mówi ta karta od poniedziałku na rozpoczęcie nowych możliwości. Na przykład otwierają się nowe możliwości pracy, nowe możliwości kontraktu, nowe możliwości zarobków. Nagle poznacie kogoś, kto ewentualnie pasuje do Waszego obrazu partnera nowego związku. Nowe sprawy mogą się w poniedziałek tutaj pokazać. Lub może los podsunąć Wam coś tutaj rzeczywiście pod nos, nowe szanse. Wtorek. Wtorek, uwaga tutaj na wszelkie jakieś kryzysy, straty, smutek. Piątka monet. Piątka monet mówi o stratach finansowych, duchowych, emocjonalnych. Także uważajcie tutaj, by nie stracić pracy, by nie stracić pieniędzy, by nie wydać za dużo pieniędzy, ponieważ, no żeby nie przegrać jakiejś gry, tak, jeśli w coś gracie. Ta karta mówi o biedzie, stracie, negatywnym myśleniu, na przykład stracie finansowej, o strachu, lęku, szukaniu pieniędzy. No, ta karta pokazuje również bezdomnego żebraka, który stracił wszystko i prosi o wsparcie. Także uważajcie, by we wtorek właśnie nie wydać za dużo pieniędzy, by nie stracić gdzieś w grze lub nie zgubić po prostu na przykład portfela lub jakieś gotówki. Uważajcie również na wszelkie wydatki. Jeśli macie w zamiarze na przykład sprzedać dom, kupić dom, nie wiem, sprzedać coś, kupić, różne, dotyczy to wszystkiego, tak? Uważajcie, by nie zostać oszukanym lub nie wydać za dużo pieniędzy na to, co planujecie. Bądźcie ostrożni. Tak jakby we wtorek 14 grudnia, nie wiem, było być może nie za dużo pieniędzy, musicie uważać na każdy grosz, na wszystko, co macie do zapłacenia, jakiś kryzys. Jeśli tutaj nie chodzi u Was o pieniądze, to jest, może być to również kryzys emocjonalny, uczuciowy, mentalny, duchowy, psychiczny. Jakiś brak. Być może doskwiera Wam jakiś brak uczuciowy, emocjonalny, co stwarza właśnie tutaj taką smutną atmosferę we wtorek. Środa. 6 monet. Tutaj ważne jest, by dawać i brać. Ważna jest również harmonia, niezależnie gdzie, czy w pracy harmonia, współpraca z zespołem pracowniczym, z szefem, czy w związku harmonia, dawanie i branie w równej mierze, balans, tutaj równowaga. Ważna jest również zgoda. Czyli dać coś komuś i otrzymać coś. Być takim wyrozumiałym dla wszystkich, pomagać sobie, być wiernym, lojalnym, nie wiem, przyjacielem, współpracownikiem, małżonkiem, partnerem, partnerką, komu można zaufać, być tolerancyjny dla innych. Ważna jest tutaj zgoda, harmonia w działaniu, jakiekolwiek działanie by to nie chodziło, czy działanie w związku, w małżeństwie, czy w pracy, czy w jakimś wspólnym projekcie. Dzielić się, pomagać sobie, wspierać się, być pomocnym. Oferować, ale także brać pomoc od innych. Czyli tutaj mamy taką kartę, gdzie należy również bardzo dobrze współpracować z innymi. Czyli praca w zespole jest też ważna, zrozumienie. Czwartek. W czwartek rycerz kielichów. Być może jakiś rycerz, jakaś nowa osoba walczy tutaj o Wasze względy.
Rycerz kielichów to osobowość romantyczna, flirtowa, pełna emocji. Być może nowa miłość, nowe szczęście, nowa randka, jakaś piękna atmosfera, harmonia, jakaś szczęśliwa faza, jakieś takie podniecenie, coś romantycznego. Wszyscy, którzy chcą iść na randkę, proszę iść w czwartek. W czwartek bowiem ktoś będzie tutaj starał się o Wasze względy. Poczujecie znowu piękną, romantyczną atmosferę. I będziecie szczęśliwi. Być może nawet zakochacie się w czwartek. Lub ktoś tutaj powróci, zapuka, zadzwoni, napisze, będzie się starał o Was. Piękna, miłosna, romantyczna, flirtowa, harmonijna atmosfera w czwartek. Natomiast w piątek trzy buławy. Pozytywne rozwiązanie spraw, pozytywny rozwój spraw. Dobra pozycja do działania. Podjęcie jakiejś decyzji i wyruszenie, postanowienie wyruszenia w drogę. Bardzo dobre perspektywy i patrzenie w przyszłość, w horyzont, planowanie spraw. Bezpieczeństwo, wiara, że się uda i planowanie działania w ten sposób, żeby odnieść sukces. Także tutaj podjęliście jakąś decyzję w piątek i chcecie działać. Jesteście pełni optymizmu, że sprawy, które się zaczną w piątek, będą przynosić dobre rezultaty, że przyniosą Wam sukces. Sobota. Sobota, karta zero Wielkich Arkan Tarota mówi o tym, że zaczynacie jakiś cykl od nowa, że wyruszacie w drogę. Tutaj błazen, głupiec, który wyrusza w drogę, ahoj przygodo. Ahoj przygodo mówi o tym, że chcecie przeżyć dużo jakichś niesamowitych spraw. Chcecie wyruszyć i przeżyć wiele przygód. Być może jakaś podróż. Być może beztroskie podróżowanie, beztroskie, lekkie, przyjemne, spontaniczne podróżowanie, wyruszanie w drogę, nowa miłość, nowy początek jakiejś znajomości. Zacznie się coś nowego od zera, gdzie zaczynacie nowy cykl. Otwarci jesteście na to, na nowe doświadczenia, nowe przygody, nowych ludzi, nowe znajomości. Jesteście również zainteresowani, co się wydarzy. Chcecie poznawać świat spontanicznie, poznawać ludzi. Wszystkich tych, którzy mają urlop, ferie i tutaj wyruszają w podróż, wyruszają w drogę, mówi ta karta właśnie o wspaniałych, lekkich, pięknych, spontanicznych momentach, gdzie przeżyjecie dużo ciekawych przygód i gdzie jesteście zainteresowani światem. Niedziela. Niedziela, rycerz mieczy. Uwaga tutaj, by się z nikim nie pokłócić, nie mieć sprzeczek, nie mieć jakichś awantur. Jakiś niespokojny czas, niespokojny dzień, być może jakiś chaos, jakaś agresja, niecierpliwość. Także uwaga tutaj na jakiś niepokój, która być może przyniesie jakaś sprzeczka, jakaś awantura, jakaś niespokojna sytuacja w niedzielę. Ta karta mówi również o bliźniakach, wagach i wodnikach. Jeśli macie do czynienia z taką osobą w niedzielę lub sami jesteście spod tego znaku, no to uważajcie po prostu tutaj na jakiś stres, na jakąś walkę z kimś. Przede wszystkim awantura. Żeby się z kimś nie pokłócić, żeby nie doszło do jakiejś agresji.
Lub mówi ta karta również o tym, żeby o coś zawalczyć w niedzielę. To, co jest dla Was ważne. Niezależnie, czy to jest partner, małżeństwo, związek, praca, finanse. By ruszyć do boju i to bardzo szybko i konkretnie, aktywnie, energicznie, ogniście. Żeby walczyć konkretnie o swoje sprawy. By ruszyć z galopu i tutaj walecznie brnąć do swoich celów. Także, kochani, nowe sprawy, nowe plany. Ważna jest tutaj harmonia, współpraca z innymi. Być może poznacie kogoś lub ktoś z Waszej przeszłości wróci i będzie walczył o Wasze względy. Gdzieś chcecie wyruszyć w drogę, w podróż, w przygodę lub coś nowego chcecie właśnie zacząć i macie walczyć o swoje cele, racje. Niemniej jednak uważać na to, by się z kimś nie pokłócić, by nie poróżniło Was coś, by nie doszło do jakichś tutaj agresywnych wymian zdań i tak dalej. Ciekawy tydzień, pełen zmian, ewentualnie pełen nowych sytuacji. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym tygodniu grudniowym i w czasie Adwentu. Do usłyszenia, kochani. Już wkrótce.